samego początku wojny na Ukrainie firma Spartax zaangażowała się w pomoc dla uchodźców. Na początku były to paczki i pomoc w znalezieniu bezpiecznego domu. Natomiast jako firma specjalizująca się w produkcji dronów postanowiliśmy zaangażować się w pomoc w branży, na której się najlepiej znamy. Konsultując ten pomysł razem z panem Darkiem Werschnerem, panem Osykiem do spraw systemów bezzałogowych, jak również panem Sławkiem Kosielińskim z Instytutu Mikromakro, stworzyliśmy akcję, której celem jest przesyłanie do nas, do naszego serwisu, do serwisu firmy Spartax, dronów. Dronów zwykłych, takich jakie używamy na co dzień. Dronów, które są wykorzystywane do kręcenia filmów, dronów, które są wykorzystywane w normalnych naszych codziennych zadaniach. Każdy, kto zna tę konstrukcję, wie, że jest to rodzaj urządzenia, dzięki któremu można bardzo dobrze prowadzić monitoring z powietrza, obserwacje z powietrza. Dziś na Ukrainie, gdzie giną ludzie, jest wielka potrzeba na tego typu rozwiązania, ponieważ aby wyjść bezpiecznie z bunkra, trzeba móc rozejrzeć się, czy jest na zewnątrz bezpiecznie. Urządzenia te pomagają w odnajdywaniu ludzi w zbombardowanych budynkach. Urządzenia te pomagają w inwentaryzacji szkód, które powstały, jak również w dokumentowaniu zbrodni wojennych. Niezależnie od tego pomysłu, równolegle nawiązaliśmy kontakt z Ministerstwem Obrony Ukrainy, aby nasza pomoc była szersza i aby była rozszerzona na inne konstrukcje, które są produkowane bezpośrednio w firmie Spartax. Drony, które dzisiaj otrzymujemy, są to darowizny ludzi z całego kraju, ale nie tylko, ponieważ nasz partner, nasz dystrybutor z Czech, rozszerzył tę akcję naszą na Czechy, Słowację i Węgry. Idą dzisiaj do firmy Spartax drony ze Stanów Zjednoczonych, idą z Danii. I te drony trafiają do naszego serwisu. W naszym serwisie przede wszystkim zostają sprawdzone pod kątem technicznym, ponieważ chcemy, aby urządzenia, które docierają do obrońców Charkowa, Kijowa, Lwowa, były to urządzenia sprawne, techniczne, które mogą natychmiast być uruchomione, natychmiast mogą pójść do akcji. Co robimy z dronami? Drony są sprawdzane pod kątem technicznym, dostają nowe baterie, zostają zanonimizowane, to znaczy, że są to drony, których nie można monitorować. Nie potrzeba ich logować do sieci, nie potrzeba w żaden sposób upgrade'ować. Są to urządzenia, które są zupełnie zanonimizowane. Urządzenia przystosowane do takich warunków, w których mogą być próby przechwycenia tych urządzeń. Drony mają zaciemniane wszystkie pełne oświetlenie, które mają na sobie, ale również są modyfikowane. Na przykład montujemy na niektórych kamery infrared, kamery na podczerwień, które pomagają w obserwacji nocnej. Wszystkie te drony, które zostają w ten sposób przygotowane, następnie pakujemy i przesyłamy je wprost transportem na granicę do medyki. Tam są odbierane już przez stronę ukraińską, przez odpowiednie służby. Chcieliśmy zachęcić wszystkich, którzy posiadają takie drony, być może części do dronów, mogą to być dowolne elementy, żeby przesyłali je do firmy Spartax, najlepiej przez nasz formularz kontaktowy, gdzie można go wypełnić. W akcję zaangażowana jest również, za co bardzo dziękujemy, firma InPost i wszystkie te paczki można przesyłać do nas bezpłatnie, pobierając odpowiedni kod. Prosimy, aby ta spontaniczna akcja rozwijała się jak najbardziej, ponieważ dzisiaj w warunkach, które obserwujemy, mamy świadomość tego, jak bardzo te urządzenia mogą pomóc. Te urządzenia dziś ratują życia, te urządzenia dzisiaj są niezwykle potrzebne, a strona ukraińska jest bardzo wdzięczna za tą pomoc. Dziękuję.